Prezydencie Rzeczypospolitej, wielce szanowni goście, na czele z panem marszałkiem, panem starostą, kochani radni, drodzy mieszkańcy, pani dyrektor, środowisko uczniowskie, wszyscy, którzy tutaj przybyliście, również z rodziną, znajomymi pana prezydenta. Drodzy państwo, jest to bardzo naprawdę szczególny dzień dla naszej społeczności gminnej. Jest to, trzeba podkreślić, też wielki zaszczyt, że gościmy tutaj pana prezydenta na ziemi, na której się urodził, tak jak powiedziałem, na której się wychował i na której przed kilkudziesięcioma laty spędzał ten czas świąt Bożego Narodzenia. Wtedy jeszcze oczywiście jako człowiek młody, jako młodzieniec, jako pewnie uczeń, jako człowiek wchodzący w życie z rodzicami. Inaczej to wyglądało na pewno niż dzisiaj, na pewno gdzieś tutaj pan prezydent również w tym momencie do tych dni tamtych sprzed kilkudziesięciu lat wraca. Ja powiem tylko tyle, dla nas to jest wielki zaszczyt dodatkowy i duma, że w tym dniu, w okresie przedświątecznym możemy tutaj pana prezydenta gościć, przełamać się okładkiem. Chciałbym w tym dniu z okazji nadchodzących świąt i panu prezydentowi, naszemu gościowi i wszystkim państwu życzyć spokojnych, ciepłych, radosnych świąt. Chciałbym również życzyć tego, aby ten okres bożonarodzeniowy, wtedy kiedy jesteśmy dla siebie mili, uśmiechnięci, radośni, aby przynajmniej przez cały nadchodzący rok wszystkim nam towarzyszył. Najlepiej oczywiście dużo dłużej, ale aby przynajmniej przez cały rok. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, co tu dodać? Cieszę się bardzo, że mogę z wami przełamać się opłatkiem, że mnie zaprosiliście, że mnie do swojego grona przyjęliście. Więc dziękuję wam za to wszystko i mam nadzieję, że życzenia chociaż w połowie się spełnią i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy się spotykać. Obiecałem państwu robocze spotkanie, bo chciałbym tak trochę podyskutować. Głęboko wierzę, że mnie zaprosicie jeszcze. Tymczasem wszystkiego najlepszego. Dajcie, proszę państwa, rozpocznijmy nasze to spotkanie opłatkowe tradycyjnie od przeczytania Ewangelii mówiącej o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano mieszkańców całego państwa. Odbył się ten pierwszy spis wtedy, gdy rządy w Syrii pełnił namiestnik Kwiryniusz. Szli więc wszyscy, każdy do swego miasta, aby się zapisać. Wyruszył też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do Betlejem, miasta Dawidowego. Był bowiem z domu i pokolenia Dawida, żeby się zapisać razem z Maryją, zaślubioną mu brzemienną. A kiedy się tam znajdowali, nadszedł dla niej czas rodzenia. I wydała na świat syna pierworodnego. Owinęła go w pieluszki i złożyła w żłobie, bo zabrakło dla nich miejsca w gospodzie. Byli w tej okolicy pasterze, czuwający nocą w polu nad swymi trzodami. I oto anioł pański zjawił się wśród nich. Jasność Pana opromieniła ich, a oni bardzo się przelękli. Anioł zaś powiedział do nich, nie bójcie się. Oznajmiam wam bowiem wielką radość zgotowaną całemu narodowi. W mieście Dawidowym narodził się wam dziś Zbawiciel, który jest Mesjaszem i Panem. A oto znak dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i złożone w żłobie. I natychmiast przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga mówiąc. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie Bóg upodobał. A kiedy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą, chodźmy do Betlejem i zobaczymy, co się tam stało i o czym nam Pan powiedział. I spiesząc się przybyli i znaleźli Maryję i Józefa i dziecię złożone w żłobie.
a gdy je ujrzeli, poczęli opowiadać, co im było objawione o tym dzieciątku. Wszyscy zaś, którzy ich słuchali, dziwili się temu, co mówili pasterze. Panie prezydencie, drodzy państwo, Słowo Boże, Bóg stał się człowiekiem, jednym z nas, dzieckiem, tak jak my byliśmy dziećmi. W taki sposób przyszedł do nas. Przyjmijmy Go z otwartym sercem, z radością, a On wleje w nasze serce pokój i radość, tego pokoju i tej radości. Panu prezydentowi i wszystkim państwu życzę. Tradycyjnie podzielimy się opłatkiem wigilijnym. Yeah, I'm tired of you.